Cześć i witajcie, moi drodzy widzowie, w kolejnym, 8 odcinku z The Subnautiki. I dzisiaj spróbujemy stworzyć te dwie rzeczy, i będzie skuter podwodny, a raczej tylko to. Dobra, bateria. Baterie się tworzyło chyba tutaj, tak, i do baterii potrzebny nam jest kwasowy grzyb i ruda miedzi. Z tym problemu nie ma, bo rudy miedzi mamy chyba dużo. Gdzie jest moja szafka? Gdzie jest moja szafka? Najpierw znika srebro, a później Gdzie jest moja szafka? Moje itemy! Moja szafka! Gdzie jest moja szafka? Zapomniałem, co ja chciałem zrobić w ogóle. Baterie. Co jest grane? Co się z tą żawką stało? Chore na łeb, czy co? Co mogę wypuścić tutaj? Na chwilę obecną mogę... Pan sobie bardzo proszę odpłynie. Patrzcie, kwadraciki. Czy ja teraz będę mieć miejsce, żeby to podnieść? Dziękuję. Jak ja tą szafkę wtedy tutaj wyrzucę? Przecież... No i zajebiście. Jak mi teraz to zarąbię... Co to bydle od nas chce to tu klonować, szczerze? Jak nie tego, co trzeba. Zatem słuchajcie, gdzie była ta miedź, bo ja tam zostawiłem miedź ostatnio. Mam nadzieję, że nie znikło, że jak w Minecrafcie. Bo wtedy będę smutny, ale... Czy tutaj mi wypadnie miedź? Nie, akurat wypadł tutaj, ale dobra. Tego też nie można porzucić, bo też się może kiedyś przydać. Nie wiecie nawet w jakich momentach właściwie to tytan jest bardzo potrzebny do budowania bazy, tak więc nie wiem dlaczego ja go olałem. Kwasowy grzyb nam ewidentnie jest potrzebny, z tego co słyszałem. I tutaj gdzieś było dużo miedzi i tytanu. Ja szybko popłynę do góry tlenu nabrać i na dół zbierać. Ouf, no niech będzie, też się może kiedyś przydać, no nie wiadomo kiedy się takie rzeczy przydają. Czekajcie, co ja chciałem stworzyć po pierwszej rzeczy? Ja chciałem stworzyć baterię. Kwasowy grzyb razy 2 i ruda miedzi. Spoko, czyli baterię już mamy. Ale do czego mi była ta bateria, bo ja nie pamiętam nawet. Ja nie pamiętam do czego mi była ta bateria, tak więc po prostu zajebiście. Aha, do tego, do... skutera podwodnego. Spoko. Tylko tej miedzi będzie nam potrzeba dużo, bo jeszcze tam trzeba było jakieś takie... łącze stworzyć, czy coś takiego. Teraz powiedzcie, że tu będzie cartridge powder, to się ucieszy. Nie będzie. To jest tylko za pierwszym razem, więc jak kiedyś jeszcze znajdziemy Carfisha, to się ucieszę. I będę pilnował po prostu. Kiedy to się tu pojawiło? Tego tutaj wcześniej nie było. To jest chamskie. Naprawdę, to ta gra mi robi na złość po prostu. To jest nie do pomyślenia. Elektronika, ruda miedzi razy 2 i bateria. No to bierzemy baterię. Miedziany przewód. Olej maszynowy, spoko, z czego się robi? O, patrzcie. Olej maszynowy,
Jak wygląda olej maszynowy i z czego się robi olej maszynowy? Latarka! Ale na baterię nam wtedy nie wystarczy. A właściwie to nam wystarczy, zróbmy sobie latarkę. Czemu nie? I weźmy sobie... miedzi stąd. I stwórzmy sobie jeszcze jedną baterię. No a czemu nie? A teraz olej. Jak się robi olej? Bo ja nie wiem, jak się robi olej. Weźmy sobie, jak się robi olej. Nie powiem nikt, jak się robi olej, spoko. Ja sobie sam ogarnę, jak się robi olej. No i się robi ze zlepek nasion wodorostów, które ja powinienem gdzieś mieć. I to leży prawdopodobnie gdzieś tu. Bo ja to tutaj wywalałem. Więc jak tego tutaj nie ma, to ja się zabiję. Nie zabiję się, ale leży, tak? Nie. To jest jajo, tak? Dobra, no to jak nie leży, to po prostu musimy się udać po... zlepek nasion wodorostów. Czy ja dobrze płynę? Tak, dobrze płynę. Zatem płyniemy po zlepek nasion wodorostów. I ja już nawet widzę ten zlepek, zatem go po prostu tylko trzeba pozbierać. I słuchajcie, będzie git. Będzie dobrze. Jeszcze się ogarnie tą grę. Jeszcze się to ogarnie. Czy ta gra ma jakieś zakończenie? Bo ta gra z tego co mi wiadomo ma wyjść w pełnej wersji tak naprawdę dopiero by... 2017, bo tak naprawdę tego chyba to jest wczesny dostęp, jak możecie widzieć w prawym górnym rogu, i ten wczesny dostęp istnieje po prostu od kilku lat. I ja jestem ciekaw, czy jak oni tą grę skończą tak już w pełni, to czy będzie ona miała jakieś określone zakończenie, bo jak na razie to ja nie widzę, żeby ta gra miała jakieś zakończenie. Na początku są jakieś cele, tak owszem, ale później jak wybudujemy bazę, wszystko sobie zwiedzimy, będziemy mieli jakąś łódź pod wodą, czy coś zwiedzimy, Aurorę, to ja nie jestem pewien, czy my będziemy mieć po prostu jakiś cel później, bo to jest chyba taka gra bez celu po prostu, tak jak Minecraft, wiecie. Budujesz, bo to znaczy Minecraft ma zakończenie, tak jakby, no ale większość graczy na to nie zwraca uwagi, po prostu grasz, aż się znudzisz i skończysz grać na danym świecie, no. Tak wygląda Minecraft i tak chyba też będzie wyglądać Subnautica. I co tutaj leży, powiedzcie? A co to jest w ogóle, mogę wiedzieć? Dobra, nie mogę wiedzieć, bo nie mam miejsca, tylko nie wiem, czy to jest... może być jakkolwiek normalne. Ale niech tak już pozostanie. Słuchajcie, przepraszam, że to się nie ujęło, ale przed chwilą miałem taką kurde katastrofę. Ja mogę zjeść osad soli. Emergency. 10 seconds of oxygen. Nie mogę tego zjeść, więc mam to wybuchło w oko. Słuchajcie, przed chwilą prawie umarłem z głodu i na szczęście uratowała mnie taka mała rybka. Może ja do tego jedzenia i tak tu nie mam. Ale... i wiecie co, jak ja chyba wejdę z tymi tam tylko psuły, ekwipunek zabezpieczony, tak, to ja po prostu mam już ten ekwipunek. Co ja chciałem? Ten olej. Gdzie to było? To było gdzieś tutaj. Olej maszynowy. I czy my teraz będziemy w stanie stworzyć to? Tak, będziemy teraz w stanie stworzyć skuter podwodny. I ja chcę zobaczyć, czy on rzeczywiście tak dobrze działa. Zmienia znaczenie. Kurhan save. Tu się E nie mieści, to nazwijmy to po prostu Kurhan. I spoko. Open. Emergency. Severe dehydration detected. Seek fluid intake immediately. Schowamy sobie te rury wszystkie i szkło, które mi jest na chwilę obecną niepotrzebne, i rudę miedzi, i ołów, i tytan. Tutaj będzie miejsce? Nie. Woda. Vital signs stabilizing. I teraz chcę zobaczyć, jak będzie działał ten skuter. Nie oglądaj rzecz, tylko sprawdź, jak działa. Jak leci! Super!
Fajnie.